Proszę Państwa, dzisiaj czekamy na koncerto. Siebieży. Na plaży. Nam się marzy. I tu koncert. Czerwone gitary będą? Będą? Będą. Będą, będą. I czekamy. Przyjechali koboje. Każdy pije swoje. I już pogoda się ustaliła, nie pada. Elegancja. Idziemy na piwo. A może się zmieścimy i będziemy słuchać. O. A my wam za to bardzo pięknie dziękujemy. Słuchajcie, jak przystało na lata jubileuszowe, chcielibyśmy wam zaśpiewać wszystkie nasze piosenki, ale ponieważ jest ich około 280 i zakładając, że każda z nich trwa mniej więcej 3,5 minuty, wyszło nam 16 godzin grania. Także rozstaniemy się, rozstalibyśmy się z wami, nie wiem, jutro o 14. Wytrzymacie? Ale my nie uciągniemy. Ale przygotowaliśmy blok piosenek składający się z fragmentów tych, o które najczęściej prosicie. A z fragmentów właśnie dlatego, żeby tych piosenek było jak najwięcej. A jak ten blok brzmi? A no to proszę, posłuchajcie. Raz, dwa, trzy! Yeah.
Brawo, brawo, brawo. Przypaszek na plecach. Aha. No bardzo nam się podoba, że wam się podoba. To w takim razie pozwólcie, że przedstawię tych, których tak ładnie oklaskujecie. Jego fanki dały mu ksywę Janosik, a tak naprawdę nazywa się Darek Olszewski. A Janosik, podobny. Laureat pierwszej nagrody na festiwalu piosenki w Zielonej Górze, czyli zdobywca Złotego Samowara, Mieczysław Wondołowski. W czerwonych gitarach miał grać tylko na gitarze, ale tak nam się rozśpiewał, że wyśpiewał nam jedną z głównych nagród na festiwalu muzycznej jedynki w Operze Leśnej w Sopocie. Arek Wiśniewski! Pana, proszę nie nagrywać.